Witam serdecznie. Najnowsze wydanie Linii Otwockiej już w sprzedaży, a w nim, jak zawsze, wiele interesujących informacji z naszego regionu. Przegląd nowego wydania zaczynamy od tematu jedynkowego. Jak się okazuje, bezpiecznym nie można czuć się nawet blisko domu. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek Sobień Jezior, która wracając autem do domu nie zachowała wymaganej ostrożności i przy wyprzedzaniu zderzyła się czołowo z Volkswagenem Transporterem. Jak doszło do wypadku i kto w nim ucierpiał, przeczytamy w artykule Miała tylko 3 km do domu. Polecam lekturę artykułu Jak z lasu zrobić teren budowlany, w którym Aleksandra Czajkowska przybliża kulisy fałszowania planów zagospodarowania przestrzennego, do jakich mieli się dopuścić otwoccy urzędnicy. W tej sprawie w otwockim sądzie odbyła się już pierwsza rozprawa. Na ławie oskarżonych zasiadło 11 byłych i obecnych pracowników Urzędu Miasta. Więcej o tym procesie na stronie trzeciej. Ważą się losy punktu przedszkolnego w Rygucie. Decyzją kierownictwa gminnej oświaty wstrzymano nabór do tej placówki. Jako powód podano brak pieniędzy. Czy placówka zostanie zamknięta? Przeczytamy na stronie czwartej. W artykule naboru nie będzie. Tradycyjnie zapraszam na strony kulturalne Linii Otwockiej. Jak zawsze na tych stronach znajdziecie wiele przydatnych informacji na temat kulturalnych wydarzeń, których nie można przegapić. Szczególnie ciekawie zapowiada się koncert charytatywny organizowany przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Więcej szczegółów na ten temat szukajcie na stronie 15. Życzę miłej lektury.